Rower miejski w Radomiu od 1 kwietnia. Sprawdzamy postęp pracy na wiadukcie w ulicy Młodzianowskiej. Powiemy także o mapie zagrożeń, która od wtorku działa w województwie mazowieckim. To jest wydanie Dziennika w czwartek. Krzysztof Czoban, witam Państwa bardzo serdecznie. Za kilka tygodni Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ma ogłosić przetarg na wprowadzenie w Radomiu systemu rowerów miejskich. We wdrożenie systemu mogą włączyć się prywatni przedsiębiorcy, którzy chcą, aby stacja z rowerami znalazła się w pobliżu ich firmy. W 2015 roku w Radomiu zostały przeprowadzone testy systemu rowerów miejskich oraz konsultacje społeczne. Po kilkunastu miesiącach prac udało się skompletować całą dokumentację, która pozwoli wkrótce na wyłonienie firmy, która system wprowadzi na stałe. W połowie października ogłosimy, a będzie konkretnie ogłosi MOSiR, ogłosi przetarg na system roweru miejskiego. W połowie października, ale chcemy, żeby system roweru miejskiego w Radomiu zafunkcjonował od 1 kwietnia przyszłego roku. Jeśli chodzi o ilość stacji, to będzie to nie mniej niż 15 stacji, natomiast przyjęliśmy założenie, że nasz system będzie systemem otwartym. I to otwartym na radomskich przedsiębiorców, którzy będą chcieli zakupić jedną ze stacji z rowerami i ustawić ją w pobliżu swojej firmy. Jednym z takich podmiotów będzie hipermarket Leclerc. Ja jestem, powiedzmy, już związana z rowerem od paru lat i widzę, jak koledzy rowerzyści jeżdżą po tych dróg rowerowych. Niektórzy ludzie by chcieli wziąć rower, nie mają roweru w domu, no to jest niemniej jednak jakaś tam inwestycja i trzeba też przechowywać ten rower gdzieś. Jak się ma małe mieszkanie, no to nie ma się za bardzo gdzie to zostawić. Tutaj rower jest dla każdego, który będzie chciał, że tak powiem, pojechać. W sumie w Radomiu ma być dostępnych około 150 rowerów miejskich. W październiku mamy przejechać nowym wiaduktem w ciągu ulicy Młodzianowskiej. Ekipy budowlane wciąż pracują, ale skupiają się już tylko na robotach porządkowych. Z naszą kamerą odwiedziliśmy obecnie największą inwestycję drogową realizowaną w Radomiu. Na razie wiaduktem nad torami kolejowymi jeżdżą samochody wykonawcy inwestycji, jednak wkrótce będą to również mogli zrobić zwykli kierowcy, bowiem dobiegają końca ostatnie prace związane z budową nowego przedłużenia ulicy Młodzianowskiej. Drogowcy muszą ułożyć na ostatnich odcinkach dróg warstwę ścieralną asfaltu, jest to warstwa ostatnia. Ponadto trzeba zamontować barierki, trzeba zamontować znaki drogowe, trzeba wymalować oznakowanie poziome, trzeba także urządzić zieleń, czyli posadzić drzewa i krzewy. To są już tak naprawdę ostatnie prace przy tej inwestycji. Cała inwestycja ma zostać oddana do użytku w październiku, choć podanie konkretnej daty nie jest na razie możliwe. Wszystko zależy od tego, kiedy dostaniemy zgodę na to od nadzoru budowlanego. Ta procedura już trwa. Jak tylko dostaniemy wszystkie możliwe pozwolenia, będą mogli kierowcy korzystać i z tego obiektu, i z ostatniego odcinka Młodzianowskiej, czyli od ulicy Gdyńskiej aż do Jana Pawła II. I właśnie na skrzyżowaniu ulic Młodzianowskiej i Jana Pawła II będzie czekała na kierowców poważna zmiana. Tam jest sygnalizacja wybudowana już od pewnego czasu, ona na razie nie działa. Z chwilą, gdy puścimy ruch na tym ostatnim odcinku, który jeszcze nie jest dopuszczony do ruchu, ta sygnalizacja również zacznie działać. Zabudowę nowego przebiegu ulicy Młodzianowskiej od Gdyńskiej do Godowskiej, włącznie z wiaduktem nad torami kolejowymi, odpowiada konsorcjum firm Budromo Starachowice z Wąchocka i Mosty Łódź z Łodzi. Wartość zadania według umowy to ponad 61 milionów złotych. Ma zbierać informacje o niebezpiecznych miejscach i pomagać policjantom w skutecznym zwalczaniu przestępczości. Krajowa mapa zagrożeń, bo o niej mowa, od wtorku działa w województwie mazowieckim. Poprzez stronę internetową każdy może anonimowo informować o zagrożeniach w swojej okolicy. Na tej stronie internetowej każdy mieszkaniec może zgłosić niebezpieczne zdarzenia w swojej okolicy. 20 września na Mazowszu ruszyła Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. To narzędzie internetowe nie służy do zgłaszania przestępstw i wykroczeń, bo od tego jest jednak bezpośredni kontakt z mundurowymi. Natomiast jest to doskonała okazja do anonimowego zasygnalizowania chociażby piratów, którzy jeżdżą w waszym otoczeniu, chociażby osób, które wedle was gdzieś wystają, mówiąc kolokwialnie, pod sklepami, w parkach. Czujecie państwo się przez to zagrożeni. To tylko kilka z wielu zagrożeń, jakie można zasygnalizować policjantom. Aby to zrobić, wystarczy wejść na stronę internetową Komendy Wojewódzkiej Policji i zgłosić konkretne zdarzenie. Waszym zadaniem wówczas będzie określenie miejsca na mapie,
gdzie takie zagrożenie Państwo obserwujecie. Następnie zakwalifikowanie intuicyjne tak naprawdę dla każdego laika do danej kategorii zagrożeń i wskazanie nam daty, kiedy po prostu Państwo zaobserwowaliście to zdarzenie, bo jest to bardzo potrzebne do weryfikacji. Każde zgłoszenie jest na bieżąco odbierane od mundurowego w odpowiedniej jednostce. W ciągu 3 dni policja jest zobowiązana do weryfikacji takiej informacji. Jeżeli zgłoszenie się potwierdzi, to służby będą odpowiednio reagować, na przykład wysyłając w takie miejsce patrol. Z każdego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę. A teraz informacja dla kibiców Rosy. Firma Hydrotrack została nowym sponsorem Rosy Radom. Umowa będzie obowiązywała przez najbliższy sezon, a logo radomskiej firmy będzie widoczne na strojach zawodników oraz na parkiecie hali. Hydrotrack to kolejna firma, która dołączyła do grona sponsorów radomskich Smoków. Prezes Saczywko jest zadowolony także z powodu tego, że jest to przedsiębiorstwo lokalne. Jest to firma z Radomia, jest to firma, która tak naprawdę... Cieszę się z tego, że nas będzie wspierać głównie z powodu, iż prezes bardzo dobrze czuje basket. Prezes firmy Hydrotrack podkreśla, że sponsoring Rosy nie jest przypadkowy. Ostatnie sukcesy zespołu Wojciecha Kamińskiego spowodowały, że jest to marka rozpoznawalna w całej Polsce, w którą warto inwestować. Od kilku lat kibicujemy Rosie wraz z rodziną. Bodajże od 4 lat, tak? Także wydaje mi się, że Rosa rozwija się w dobrym kierunku i to jest sensowna inwestycja. To już podaje drugi powód, czyli inwestycja firmy, tak? Wiadomo, chcemy być zauważalni bardziej w Polsce. Już mamy wielu klientów w całej Polsce, a Rosa fajnie reprezentuje Radom. Logo nowego sponsora będzie eksponowane podczas meczów Tauron Basket Ligi, między innymi na strojach zawodników oraz na parkiecie hali. Pierwsze spotkanie Rosy przed własną publicznością już 16 października o godzinie 17. Rywalem Smoków będzie polski cukier Toruń. Instytucje kulturalne w Radomiu przygotowały w najbliższych dniach wiele interesujących wydarzeń. Gdzie się wybrać i czego nie przegapić? O tym powiemy w Tygodniu w Kulturze. Przegląd najważniejszych wydarzeń nadchodzących dni, jak co tydzień, przygotowała dla Państwa Aneta Sujka. Weekend radomianie mogą rozpocząć przed wielkim ekranem, bo w piątek Helios zaprasza na premiery filmowe. Wyświetlone zostaną 2 filmy. Animowana komedia dla całej rodziny, Sekretne życie zwierzaków domowych oraz remake legendarnego westernu, czyli 7 wspaniałych. W obsadzie zobaczymy takie gwiazdy jak Ethan Hawke i Denzel Washington. Teraz coś dla miłośników mocnych dźwięków. Legenda polskiego rocka, gwiazda lat 80., zespół Oddział Zamknięty zagra w klubie Strefa G2 już w najbliższą sobotę. Start imprezy godzina 20. Weekend to również doskonały czas, aby wybrać się do teatru. W sobotę i w niedzielę na radomskich teatrumanów czekają wyjątkowe spektakle. Bobok, pełne czarnego humoru opowiadanie Fiodora Dostojewskiego w reżyserii Grigoria Lifanowa, a także szalona komedia Dajcie mi tenora, przezabawna historia o zwariowanym środowisku artystycznym. W niedzielę z okazji jubileuszu 25-lecia zakłady automatyki Kombut S.A. zapraszają mieszkańców miasta na koncert Czar Operetki i Musicalu. Usłyszymy Izabelę Kniaś, Alberta Memetti i Radomską Orkiestrę Kameralną pod dyrekcją Macieja Żółtowskiego. Plac przed Urzędem Miejskim, godzina 18, wstęp wolny. Już teraz Państwu polecam te wydarzenia kulturalne. Warto zwrócić uwagę na koncert z okazji 25-lecia istnienia radomskiej firmy Zakłady Automatyki Kombut S.A. przed Urzędem Miejskim od strony ulicy Żeromskiego w niedzielę o godzinie 18. Serdecznie Państwu polecam, tak jak polecała Państwu to oczywiście Aneta w przeglądzie najważniejszych wydarzeń kulturalnych nadchodzących dni. Przed nami jeszcze prognoza pogody. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia. Odkryj słoneczną stronę segregacji odpadów. Segreguj śmieci, pokaż ekoklasę, zachowaj kasę. Codziennie 1000 Polaków potrzebuje krwi. Ale krwi nie można wyprodukować. Można tylko liczyć na ludzi szlachetnych i honorowych. Chwyć czerwoną nitkę. To proste i bezpieczne.
łączy nas krew, która ratuje życie. Piątek w Radomiu dość pogodnie, na termometrach 17 stopni. W sobotę częściowo słonecznie, możliwe przelotne opady deszczu. W niedzielę przejściowe zachmurzenie, a na termometrach do 19 stopni.